W czasach big data nasza pamięć eksploduje od nadmiaru danych. Stosowane nośniki, rzeczywiste lub połączone online, są przepełnione danymi, zdjęciami, filmami, mailami. Dziś nikt już niczego nie sortuje. Zachowujemy wszystko i udostępniamy to, co najważniejsze, ale też to, co nadmiarowe. By ocalić istotę rzeczy, będziemy musieli nauczyć się zapominać. Tak zresztą radzi sobie nasz mózg. Zapominanie jest ściśle związane z pamięcią. Czy stanowi jej niezbędne dopełnienie i czy jest potrzebne? To kwestia bardziej filozoficzna niż biologiczna. Jako osoba, która wie co nieco na temat pamięci, bardzo cieszę się z tego, że nie wszystko pamiętam. To oczywiste, że zapominamy, że nie możemy przypomnieć sobie pewnych rzeczy. Pamięć powinna wspierać działanie i myślenie, a nie hamować. Ciągły strumień docierających informacji może zaburzać naszą pamięć i utrudniać myślenie. Dlatego dane w postaci cyfrowej są przeznaczone przede wszystkim dla robotów czy inteligentnego oprogramowania, które rozwiązuje pewne problemy za nas. Kiedy wpisujesz jakieś słowo w wyszukiwarce Google, system domyśla się, co chcesz napisać i nie pozwala ci samodzielnie dokończyć słowa. To ułatwia życie i wydaje się czymś dobrym. Jednak takie rozwiązanie ma też swoje wady. Zaczynasz zapominać zasady pisowne. Automatyzacja prowadzi do odzwyczajania się od pisania. A więc jest to model prowadzący do zaniku umiejętności i zubożenia pamięci. Jak każda zmiana technologiczna, technika cyfrowa przyniosła głębokie zmiany w naszych zachowaniach, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. W odpowiedzi na zapytanie nie otrzymujemy wiedzy, ale jej iluzji. Nie podzielam opinii, że firma Google to źródło wiedzy, a internet stwarza do niej dostęp. Całkowicie się z tym nie zgadzam. Mamy dostęp do informacji, które następnie trzeba dopiero przekształcić w wiedzę. Dokonuje się to w umyśle człowieka. Jeśli ktoś nie posiadł odpowiedniego wykształcenia, aby posłużyć się uzyskanymi informacjami, nie da sobie z nimi rady. Najwyżej może ulec manipulacji. Nie ma oczywiście mowy, by obyć się bez tych praktycznych narzędzi tak niezbędnych w codziennym życiu. Chodzi raczej o to, by nauczyć się z nich korzystać. Dysponujemy dziś nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Żyjemy w świecie informacji, które zajmują egzabajty pamięci, ale nie umiemy się wśród nich poruszać. To całkiem nowa rzeczywistość, nagły przeskok o jakieś 40 lat w przód. Trzeba czasu, by się do niej przyzwyczaić. Jeśli chcemy zachować pamięć przeszłości i przekazać następnym pokoleniom nasze dziedzictwo kulturowe i wspomnienia, każdy z nas powinien nauczyć się sortować, archiwizować, indeksować, kopiować. Musimy stać się ponownie strażnikami własnej pamięci, zanim inni nie przejmą nad nią całkowitej kontroli.